Każde szanujące się państwo, które ma interesy w Europie Środkowej, musi mieć w takim znaczącym, jeżeli chodzi o Europę Środkową, państwie jak Polska, swoją agenturę. Bardzo szybko zauważyliśmy, my po prostu wiedzieliśmy, że SLD powstało z dawnego PZPR-u, no i wiedzieliśmy, że oni będą stronnictwem rosyjskim. No i tak było, tak jest i myślę, tak zostanie. Przyszły wybory w 2005 roku, potem w 2007, kiedy to Platforma Obywatelska szła z liberalnymi hasłami na sztandarach. No i wtedy zauważono, czy ktoś zauważył, wysunął, pokazał, że Platforma Obywatelska jest finansowana przez jakieś siły w Niemczech. Jakieś siły, tak? Pojawiły się wtedy memy, że największą niemiecką partią w Polsce jest Platforma Obywatelska. Po czym wygrali wybory, doszli do władzy. No i okazuje się, że faktycznie nasi rządzący, do teraz oczywiście członkowie Platformy Obywatelskiej, są najlepszymi pupilkami cesarzowej Angeli Merkel w Niemczech. Najdłużej kwestią sporną pozostawało, czyją agenturą i czy w ogóle jest Prawo i Sprawiedliwość. Co tęższe umysły, czy co baczniejsi obserwatorzy sceny politycznej w Polsce, doszli do wniosku, że PiS jest agenturą reprezentującą stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Pojawiło się wtedy bardzo wiele złych komentarzy pod adresem tych osób. Natomiast ja, podchodzący zwykle sceptycznie do takich nowinek, zacząłem przyglądać się temu bacznie, spokojnie. I co się okazuje? Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Polski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek wyciągnięty znikąd w partii. Wniosek może się nasunąć taki, że był po prostu wyznaczony przez właśnie jakieś siły znowu, tak? W tym wypadku z innego państwa niż niemieckie. No i co się okazuje? Okazuje się, iż Andrzej Duda uczestniczył w Knesecie, czyli w nielegalnych obradach parlamentu państwa Izrael na terytorium Polski. Oczywiście był tam wysłannikiem Sejmu, ale Sejm też nie w czoło bity na pewno przypadkowych tam wysłanników nie posłał, tylko wiedział, że ten będzie wiedział, co i jak, z kim i dlaczego. W końcu żona Andrzeja Dudy jest córką Żyda. A jak gdyby tego było mało, to w ostatnim dniu kampanii wyborczej, czyli dzisiaj, Instytut Żydowski w Warszawie oficjalnie poparł kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Ktoś powie przypadek. Ktoś powie teoria spiskowa. Ale ja mam tylko jedną prośbę do was. Proszę was, abyście w nadchodzących wyborach nie głosowali pod żadnym pozorem na agentów obcych mocarstw w Polsce. Zróbcie tą przysługę dla Polski, dla Polaków i nie głosujcie na obcą agenturę. Nie głosujcie na Komorowskiego, na Dudę, na Ogórek, na Jarubasa. Jeżeli taki komunikat dojdzie do wszystkich, to oni, ta czwórka tych agentów obcych mocarstw, oni nie mają szans w tych wyborach. Bo prawdziwi Polacy chcą interesów Polski. Tak? Tak czy nie? Proszę was, wybierzcie sobie spośród innych kandydatów. Nie marnujcie głosów na obcą agenturę. Nie skazujcie Polski na zatracenie. Miłych wyborów.